Są anime, które nie spieszą się z ujawnieniem swoich największych atutów, które powoli zapoznają nas ze światem, pozwalając w spokoju zanurzyć się w ich atmosferze. Dawkują ekspozycję, gotowe prędzej czy później wynagrodzić naszą cierpliwość. Ale są też takie, które już w pierwszym odcinku chwytają nas za gardło. Tak przepełnione napięciem i czającym się za każdym rogiem sekretami, że mimowolnie dajemy się pochłonąć bez reszty intrydze, które włączone o późnej godzinie sprawią, że spędzimy większą część nocy klikając jeden odcinek za drugim, wrzuceni w ciąg niespodziewanych zwrotów akcji. Dokładnie takie anime jak Summer Time Rendering. To je kucza. Nastoletni chłopak wraca do rodzinnego miasteczka na pogrzeb przyszywanej siostry, jednak już chwilę po zejściu z promu czuje, że coś jest nie tak. Ludzie zachowują się dziwnie, dzieją się trudne do wyjaśnienia rzeczy, pogłoski o tajemniczych cieniach słychać na każdym kroku, a na dodatek sama historia tragicznej śmierci dziewczyny pełna jest niedopowiedzeń. Chłopak próbuje dowiedzieć się czegoś więcej, odkryć co tu się tak naprawdę wydarzyło, ale zanim mu się to udaje, ginie, zastrzelony przez własną siostrę. Mało które anime może pochwalić się równie dobrym wstępem jak Summer Time Rendering. Lub, jak woli polski tłumacz, Tajemnica Wyspy. Obejrzenie premierowego odcinka niemalże gwarantuje odpalenie paru następnych, byle tylko zaspokoić wywołane nim poczucie niepewności i zaintrygowania. A wtedy jest już za późno, bo nim się obejrzymy, wpadamy w pułapkę nigdy nie kończących się cliffhangerów i piętrzących się z odcinka na odcinek pytań. Przy pierwszym kontakcie można je określić jako coś w rodzaju opowieści detektywistycznej z silnie zaakcentowanymi elementami horroru i thrillera oraz bardzo ważnym dodatkiem podróży w czasie. Tak, śmierć Shinpei'a nie jest permanentna. Nastolatek szybko odkrywa, że potrafi cofać się do przeszłych wydarzeń przy każdym zgonie. Na szczęście z pewnymi ograniczeniami, co pomaga w podbiciu tempa i nie zmusza nas do oglądania w kółko jednego i tego samego, co bywa z morą podobnych historii. Zostajemy wrzuceni w sam środek jednej wielkiej gry tajemnic. Shinpei i jego przyjaciele mierzą się z bliżej nieokreślonymi siłami, potrafiącymi przybrać ludzką postać i kompletnie wtopić się w otoczenie. Podskórne napięcie towarzyszy więc nam na każdym kroku. Świadomość, że zarówno napotykane przez bohaterów osoby, jak i oni sami mogą okazać się przeciwnikami w kamuflażu, sprawia, że nigdy nie czujemy się pewnie, a wrażenie, że zaraz wydarzy się coś bardzo złego, nie opuszcza nas ani na chwilę. Kim są te mordercze istoty? Jak je rozpoznać? Komu można zaufać i o co tu właściwie chodzi? Początkowo odcinki ogląda się na krawędzi fotela, bo nie wiemy niczego o rządzących tym światem zasadach. Wiemy tylko jedno. Czymkolwiek te stworzenia są, nie przebierają w środkach, jeśli trzeba pozbawić kogoś życia. Postacie giną w brutalny i przeważnie nagły sposób, ale śmierci nie są tu efektownym daniem głównym. Stanowią konsekwencje niewiedzy, nieostrożności lub naiwności bohaterów. Dzięki temu sceny mające nas zszokować nie tylko działają, ale i nie są po prostu tanim szantażem emocjonalnym. Tym bardziej, że bohaterowie nie są wcale głupi. Zarówno pozytywne, jak i negatywne postacie cały czas szukają sposobów na przechylenie szali zwycięstwa na swoją stronę. Dzięki czemu ogląda się to jak grę w szachy na śmierć i życie, gdzie każde posunięcie może zaważyć na wyniku partii i kluczowym szybko staje się przewidywanie ruchów przeciwnika. Naturalnie wiąże się to z dużą dawką dialogów wypełnionych próbami rozeznania się w sytuacji i planowaniem naprzód. Nie wiem, czy można to zaliczyć do zalet, bo powinniśmy takie rzeczy uznawać za standard, ale w tym anime wszyscy faktycznie używają mózgów. No dobra, prawie wszyscy. Bo jak możemy się domyślać, każdy członek obsady pełni określoną rolę w zawiązującej się drużynie. Jej skład zmienia się przy tym na przestrzeni odcinków, ponieważ niektórzy nie grają do tej samej bramki co główny bohater i przez dłuższy czas ukrywają swoje prawdziwe intencje. Są to proste, ale zgrabnie napisane i łatwe do polubienia postacie, które jednak nie rozwijają się zbytnio w czasie trwania serialu, poza tym, że stają się coraz bardziej kompetentne w tym, co robią. Z drugiej strony trudno to postrzegać jako jakąś znaczącą wadę, bo mamy tu do czynienia z narracją typu plot driven, gdzie najważniejsze są wydarzenia i resztę elementów się im podporządkowuje. Gdybym miał pobawić się w porównania, to powiedziałbym, że początkowe odcinki stanowią połączenie Higurashi, bo mała społeczność, napięta atmosfera, zagadkowe morderstwa i cykady, The Thing Johna Carpentera, bo wróg może przybrać dowolną formę i nie wiadomo komu można ufać, oraz ReZero, bo fajne waifu. Przy tym suspens to nie wszystko, co ma w zanadrzu Summer Time Rendering. Właściwie to jest go tym mniej im dalej w las, ponieważ anime parę razy w trakcie historii całkowicie zmienia gatunek, stając się m.in. sci-fi czy całkiem kompetentnym akcyjniakiem. I to może się niestety okazać łyżką dziegciu dla części widzów. Sam, jako fan filmów takich jak Od Zmierzchu do Świtu, The Guest czy absolutnie fenomenalnego Wcielenia, muszę powiedzieć, że mi te gatunkowe przewrotki kompletnie nie przeszkadzają, ale rozumiem, że dla kogoś, kto nastawi się na utrzymanie klimatu z wstępu, mogą stanowić poprzeczkę nie do przeskoczenia.
Tylko że przy okazji są naprawdę płynne. Dużo bardziej płynne niż w dowolnej z wymienionych przeze mnie produkcji, więc nie można tu mówić o nagłej tonalnej 180. Powiem więcej, ta zdolność do dorzucania nowych elementów na każdym kroku, do ciągłego przeobrażania się, jednocześnie nie sprawiająca wrażenia wymuszonej, jest jednym z głównych powodów, dla których Summertime Rendering trafiłoby do mojego top 10 zeszłego roku, bo świadczy zarówno o twórczej brawurze, jak i kontroli nad materiałem. A sam przeważnie wyżej cenię sobie ryzykowne wybory artystyczne od tych bezpiecznych, niezależnie od efektu końcowego. Szczerze mówiąc, mnie z rytmu wybijały dużo bardziej wykrzywione twarze rodem z Grand Blue. Bo ile w dramatycznych scenach potrafiły jeszcze coś dodać, choć i z tym bywało różnie, tak stosowane komediowo naprawdę nie pasowały do wykreowanej atmosfery. Ale to nawet nie jest tak, że w dalszych częściach fabuły anime nie potrafi nas przestraszyć czy zaniepokoić, bo te uczucia towarzyszą na niemal zawsze, choć w trochę inny sposób. Podobnie z napięciem. To nie opuszcza nas do samego końca, po prostu w międzyczasie przybiera różne formy zależnie od etapu historii, na jakim jesteśmy. Zresztą trudno, żeby było inaczej, kiedy akcja osadzona jest w tak świetnym settingu. Wypełniona historycznymi pozostałościami, odcięta od reszty świata Hitogashima wzmaga poczucie wyobcowania, a jej niewielka, zamknięta społeczność wzbudza dokładnie ten sam rodzaj niepokoju, co każda inna niewielka, zamknięta społeczność. Jako ciekawostkę dodam, że wzorem dla niej była prawdziwa wyspa o nazwie Tomogashima. I choć nie jest to replika 1:1, to w anime zobaczymy częściej ikonicznych miejscówek. No i nie mogę nie wspomnieć o naprawdę ciszącej oko warstwie technicznej, utrzymującej stały, wysoki poziom przez aż 25 odcinków, co ostatnio jest mimo wszystko rzadkością. Na szczególną pochwałę zasługuje zaś oświetlenie, zwłaszcza cieniowanie. Z oczywistych przyczyn używane często i gęsto, od scen mających wywołać ciarki na naszej skórze, porzucanie sylwetek na prześwietlone tło. A wisienkę na torcie stanowi świetna muzyka. Ze wskazaniem na inspirowany bułgarskim chórem utwór, który wybrzmiewa zawsze, kiedy zaraz na ekranie polecą głowy. No ale dwóch z trzech kompozytorów pracowało wcześniej m.in. przy Nier Automacie, co mówi samo za siebie. Czy uważam Summertime Rendering za bezbłędne anime? Absolutnie nie. Jest tu sporo psujących całość zgrzytów, zarówno mniejszych, jak i większych. Na przykład wciśnięty na siłę czworokąt miłosny, przez większość czasu prowadzący donikąd i ostatecznie rozwiązany za pomocą jednego nieznaczącego dialogu. Mam też problem z jednym z głównych antagonistów, a raczej jego motywacją. O ile początkowo pozostaje naprawdę creepy, o tyle kiedy odkrywamy jego główny cel, to momentalnie przestajemy traktować go poważnie. Ewidentnie brakuje mu emocjonalnego zakotwiczenia w historii, przez co wydaje się chodzącym narzędziem fabularnym. No i jakkolwiek zmiany konwencji w środkowej części historii zupełnie mi nie przeszkadzają, o tyle sam finał i parę bezpośrednio prowadzących do niego wydarzeń uważam już za kiepskie. Do tego stopnia, że prawie zepsuły mi całość i to głównie one opóźniły ten materiał o kilka miesięcy. Nie zdradzę oczywiście, o co chodzi, powiem tylko, że wpisuje się to w poczet problemów związanych z narracjami o podróży w czasie. Są też takie mankamenty jak niedopowiedziany power system i wynikające z niego upgrade'y, ale to akurat traktuję jako drobnostkę. To powiedziawszy, choć wymienione rzeczy zaważyły na ocenie całości, w dużej mierze mi ją nadszarpnęły, tak ostatecznie doszedłem do wniosku, że nie potrafię nie polecić tego serialu. Największe jego wady wynikają bowiem z obranego kierunku rozwoju, bądź co bądź odważnych decyzji twórczych, których z roku na rok robi się jednak coraz mniej. Zasypywani tym, co już znamy, powtórzeniami historii, jakie już widzieliśmy, coraz rzadziej jesteśmy w stanie szczerze zaskoczyć się podczas oglądania. Coraz rzadziej odczuwamy wrażenie obcowania z czymś rzeczywiście oryginalnym. I co więcej, skończonym. Bo mówimy tu o serii, która otrzymała definitywne, nieodwleczone ani nieprzyspieszone zakończenie. I choćby z tego powodu zdecydowanie warto ją obejrzeć. A tak poza tym, Summertime Rendering to po prostu cholernie dobre anime jest.